Wielu z was pewnie zastanawia się, czemu was tutaj wszystkich zebrałem w tym odcinku w starej grze The Dawn of Creation Reborn. Otóż postanowiłem powrócić do przyszłości, kiedy zbierałem znajdźki i próbowałem omijać te cholerne animatroniki i tym przypomnieć sobie swoje stare czasy. Zobaczymy, jak tutaj poradzimy sobie z naszą podstawową czwórką animatroników i zobaczymy, jak to wyjdzie. Na samym wstępie odcinka chciałem przypomnieć, że miałem jakieś problemy z rozdzielczością na samym początku nagrywania. Dlatego pewna część ekranu jest wycięta. Ale spokojnie, w dalszej części materiału zostało to już naprawione. Nie. Tak szybko to my tego nie robimy. Całe szczęście. Twórca tej gry nie pomyślał o staminie w tej grze. Całe szczęście. Tyle by nas ograniczało. Dobra, ale za pierwszym razem to my tego nie zrobimy. Bo czas nam się skończył. I też czuję, że ten dźwięk będzie wielkim bólem. Urna! Dobrze nam poszło nas. Oj. Nie! Pierwsze starcie z pierwszym animatronikiem nie trwało dosyć długo. Okazało się, że lider całej bandy nie pokazywał aż takiego poziomu trudności, jakiego można było się po niej spodziewać. Lecz niestety na tamten moment nie wiedziałem, co mnie czeka. Mamy to. Freddy'ego mamy zaliczonego. Teraz weźmy się za Bonniego i zobaczmy, co nam będzie on oferował. Z tego co pamiętam, to albo on, albo Chica była największym problemem. Nie, tego się nie zbiera. Dobrze, chociaż są poświetlone. Ale nie zawsze, z tego co pamiętam. No tak, chujda, słyszysz animatronika. To się świeciło! No cholera jasna, no jedna rzecz. Tu usłyszałem Freddy'ego, który jest Bonnie. Kiedyś w końcu znajdę to. O! Mamy to! No i Boniacza mamy z głowy. Masz Boni tyle miano do zaoferowania. A teraz... Może Foxy, bo z tego wspominam to Chica, to... Było najgorsze. Oj! Nie ma kuźwa. Stój tam. Ojaj. Cicho. Nie przerywaj mi, kiedy szukam tego gówna. A few moments later.
Co ty kuźwa robisz? Jedna rzecz. Jedna rzecz. A tak wiele kuźwa. No kur... Cześć. Mam cię! I to Foxy! No, niestety została też i ona. W swoim lesie, z tego co pamiętam. Ignite Chica Forest. Cholera. Cholera. Mimo, że minęło tyle czasu, odkąd ostatni raz grasowałem w tym lesie, przypomniałem sobie, że to była moja znienawidzona mapa, przy której traciłem nadzieję ponad 6 razy. Błąkając się pomiędzy drzewami, zadawałem sobie jedno pytanie, dlaczego po raz kolejny wróciłem do tej gry. Po 40 minutach błąkania się po lesie, moja orientacja w terenie zaczęła działać. I w sumie jest to o wiele lepszy czas reakcji niż wtedy, kiedy nagrywałem to poprzednim razem, bo poprzednia wizyta w tym lesie zajęła mi ponad 1,5 godziny. I radość, jaka towarzyszy przy zdobyciu tych 10 kartek, jest naprawdę bezcenna. A teraz zobaczcie moją walkę z czasem. Jest. O, teraz to wiesz, co nie możesz zrobić. Teraz mamy nasze ekstra. I tu mamy nasze 4 animatroniki. Przerażające. Okej, tego nie pamiętam. Okej. Powiem Freddy? Ale śmieszne. Naprawdęś.
To był już Golden Freddy, to wiem. Mogę tylko biec. O cholera. I to tyle jeśli chodzi o ekstra. Mimo to, że minęło kilka lat, to i tak dalej zakończenie się w nim nie zmieniło. Ale miło było wspomnieć te stare czasy. Dajcie znać w komentarzach, czy taki rodzaj odcinku wam się spodobał. I na dzisiaj to na tyle. Więc na razie.